Siemanko. Dzisiaj będzie szybko o deseczkach. Pokażę wam kilka rodzajów desek, kształty, rozmiary. W bardzo takim szybkim opisie, jaka jest podstawowa różnica między wszystkimi deskami. Zapraszam do materiału. Trzymajcie się, pozdrawiam. Idę łapać falę na moim softboardzie. Wiosłuj, jeszcze. Okej, więc deski pływają za mną w basenie, chłodzą się. A chciałem zacząć od tego, że generalnie najłatwiej jest podzielić deski ze względu na ich taki pierwsze, co się rzuca w oczy, na rozmiar. Zobaczycie, że niektóre deski są większe, dłuższe, szersze, niektóre są mniejsze. Więc generalnie zawsze mamy deski typu longboard, który prawdziwy surferzy powiedzą, że prawdziwy longboard powinien się zaczynać od 9 stóp do 12. Później mamy ciut krótsze deski, ale o bardzo zbliżonej konstrukcji i shape'ie. Czyli Malibu albo Minimal, to są po prostu deski ciut krótsze niż 9 stóp, ale tak jak mówię, bardzo podobny shape, bardzo podobne zastosowanie. Często też się różnią tym, że prawdziwe długie longboardy zazwyczaj są na single fin, czyli jeden fin na desce, taki większy. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to fin, to po prostu statecznik. A Minimale czy Minimalibu ma zazwyczaj system thruster, czyli trzy finy, jeden ciut większy na środku, albo wszystkie trzy tego samego rozmiaru i dwa mniejsze po bokach. Co to znaczy thruster? Thruster to jest taki typowy rozkład finów na, z tyłu deski na ogonie, że są dwa po bokach i jeden z przodu. Dalej mamy deski typu fanboard, pod co zaliczam wszystkie dużo wypornościowe, krótsze deski, wszystkie retro, czyli fisze z wciętym ogonem, jakieś tam typu biscuit, generalnie fanboard, tak? I trzecia kategoria jeszcze, którą tutaj mam, to są tak zwane deski już high performance, czyli krótkie, węskie, wąskie z małą wypornością. Mam jeszcze kawałek, bo uciąłem, deskę typu soft, czyli ta, na której będziecie się najczęściej uczyć na początku. Valgar w prawo zmieniło się około 7-8 lat temu, bo kiedyś uczyliśmy na twardych deskach, teraz uczymy na miękkich. Co to jest miękka deska? Miękka deska to jest taka, która z zewnątrz została obłożona miękką gąbką, tak to nazwijmy, że w razie jak dostaniesz w głowę, w nogę czy w kolano, to aż tak bardzo nie boli. I finy, czyli te stateczniki z tyłu deski, też są miękkie, czyli można złapać w rękę i je wyginać. Ok, czyli tak jak mówiłem, zaczniemy od tych największych. Nie wiem, czy ona się w ogóle w kadr zmieści. Niestety nie mam longboarda, takiego klasycznego. Mam takiego, nazwijmy to Minimala, Minimalibu, aczkolwiek jest to dosyć długa deska. 8.0, czyli 8 stóp. Jak widzicie, konstrukcja, dosyć długa deska. Tak jak mówiłem, nie wiem, czy to się w kadr zmieści. Dosyć długa deska, dosyć szeroka też. Niektórzy czasami mają problem, żeby złapać taką deskę i nieść. Dosyć długa, szeroka deska z zaokrąglonym nosem, co pozwala łatwiej odjechać na fali, łatwiej złapać. Jest więcej wyporności z przodu deski, co pozwala też trochę przesunąć się na przód deski. Czasami widzicie, jak tak chodzą na deskach. Klasyczny ogon, konstrukcja włókno szklane, w środku styropian, rdzeń drewniany. Tak jak mówiłem, ta deska ma typowy thruster, czyli trzy finy, to jest dosyć stara deska, ale cały czas jakiś słabszy dzień, malutkie falki, takie do pasa, do kolana, to działa bardzo ładnie. Te już odpuszczamy i teraz wyłowimy fanboarda. A więc to jest mój klasyczny fanboard, deska w rozmiarze 6,2, czyli 6 stóp 2 cale. Tu widzicie jakieś tam przebarwienia, to dlatego, że deska była uderzona kolarem, tutaj musiała zostać naprawiona, dlatego jest troszkę w innym kolorze. To jest custom, ja sobie sam zamówiłem taką deskę u lokalnego shapera, jednego z lepszych, kluba Surfboards, polecam. Widzicie, że ta deska tak naprawdę kształtem i konstrukcją też dużo się nie różni od tej, którą przed chwilą pokazywałem, ale jest dużo mniejsza. Jest też dosyć gruba, szeroka, ma szeroki ogon. Tutaj mam akurat system na cztery finy, dwa mniejsze, dwa większe. To pozwala przy szybsze skręcanie, dlatego że im deska jest szersza i ma szerszy ogon, troszkę ciężej skręca, zawsze coś za coś. Natomiast ta deska dla mnie działa w każdych warunkach, czy są małe, czy duże fale. To jest taka deska po prostu, kiedy nie sprawdzam prognozy, a nagle okazuje się w połowie dnia, że mam 1,5-2 godziny wolnego. Nie zastanawiając się, biorę tę deskę, wrzucam do samochodu, jadę na najbliższy spot, Monte Clerigo, który jest 3 minuty autem i wiem, że ta deska zawsze będzie działała. To jest taki must
Quiverze każdego surfera. Każdy powinien mieć jakiegoś fanboarda, który działa we wszystkich warunkach. I tym jest właśnie moje 6-3 fanboard. To jest deska, tak jak widzicie. Dziób jest też zaokrąglony, dużo wyporności, bardzo łatwo odjeżdża wszystkie fale. Przy mojej masie, ja ważę lekko ponad 90 kg, daję radę nawet z tym duck dive robić na mniejszych falach, czyli przebijać się pod falą, co bardzo, bardzo ułatwia. I tak jak mówiłem, pod kategorię fanboardy podciągnąłbym też deski typu Retro, Fish, wszystkie Average Joe i tak dalej. Fish to taka deska, która ma ogon bardzo zbliżony do kształtu ogona ryby. Czyli tutaj na środku deska będzie miała takie wcięcie w kształcie litery V. To wpływa na to, jak woda opływa deskę i pozwala troszkę inaczej skręcać deską, ale nie chciałbym się dzisiaj na ten temat rozwijać, dlatego na szybko tylko chciałem opowiedzieć, jak to z tymi deskami jest. Więc tego mojego fanboarda odkładam. To jest deska tak naprawdę dla każdego, kto już troszkę ogarnia większe deski i chciałby powoli przejść przez ten portal i zacząć używać troszeczkę mniejszych desek. Aczkolwiek jest to też deska dla każdego, dla kogoś, kto bardzo dobrze ogarnia, jak i dla kogoś średnio zaawansowanego. Tak jak się mówi, fanboard to jest deska po to, żeby mieć fun, żeby łapać jak najwięcej fal. Ona jakoś super ciasno nie skręca. Natomiast tak jak mówię, tu mógłbym gadać, bo to jest moja kochana deska. Ją odkładamy i weźmiemy sobie teraz ciut mniejszą, tak zwany shortboard, troszkę performance. Tych mam trochę więcej. To jest mojej córki. Jak widzicie, to już jest zupełnie inny kształt deski. Niektóre są mniejsze, niektóre są większe. Zobaczcie, jak bardzo zadarty jest dziób. Zobaczcie, jaki kształt jest dziobu. Bardziej wyostrzony. Te deski są bardzo wąskie na nosie, czyli one już nie mają takiej wyporności. To są deski raczej, a nawet na pewno dla bardziej zaawansowanych surferów. Dla tych, którzy chcą pływać troszkę ostrzejszy freestyle, te deski bardzo mocno skręcają, bardzo łatwo się przewija między falami. Te deski trzeba dobierać, widzicie, to jest tak naprawdę prawie, że ta sama deska, a jednak jest różnica w rozmiarze. Ta, którą trzymam w moim prawym ręku, jest dużo większa niż ta, którą trzymam w lewym ręku. To dlatego, że często trzeba też dobierać deski. To jest bardzo sprawa indywidualna. Dobierać sobie deskę do warunków, w których będziecie pływać. Jak wiesz, że spędzasz większość życia, tak jak ja, w Portugalii, w Algarve, no to przy mojej masie ja zawsze chcę mieć ciut większą. Aczkolwiek na tej pewnie też bym dał radę, ale chociaż wątpię. Ta deska ma bardzo małą wyporność. Konstrukcja tutaj z tyłu, jak widzicie, to też jest włókno szklane. Drewniany rdzeń. Widzicie jakieś lekkie przebarwienia na tej, ona też była naprawiana. Obie te deski mają klasyczny system thruster, czyli tak zwane trzy finy. To jest deska, ta tutaj pomalowana mojej córki. Ona jakoś super jeszcze nie pływa, ale dzieci doskonale sobie na tym radzą. Dzieci nie potrzebują dużych desek, tylko trochę do zabawy. Ale tak jak mówię, to już jest deska performance. Co znaczy deska performance? To znaczy, że jest wymagająca dla zaawansowanych surferów. Mocny freestyle, air, skoki, bardzo mocny bottom turn, top turn. Freestyle, po prostu. Odkładam je z powrotem, bo jeszcze mam coś dla Was. Tutaj też mam taką króciutką deskę, ale jak widzicie, ona się ciut różni konstrukcją, dlatego że jest ciut szersza. Czyli to jest deska nadal performance, kształt jest nadal ten sam, konstrukcja jest ta sama. Tu jest dodany kawałek karbonu, żeby wzmocniło to konstrukcję tych desek, bo one są dosyć cienkie w porównaniu do innych. Ale jest ciut szersza, dlatego że ona była na ciut mniejsze fale, które mają ciut mniej mocy i może też na ridera, który jest ciut cięższy. Aczkolwiek jest to nadal performance. Ta ma troszkę inny ogon, to jest tak zwany classic squash, czyli jest wypłaszczona na ogonie. Aczkolwiek jest to nadal deska performance. Odkładamy ją dalej. O, ale blisko poleciała. Kolejna deska, czyli tak zwany surf soft. Czyli tak zwane miękkie deski. Ta nie jest tak duża, dlatego że ona jest tutaj obcięta. Ogon został od niej odcięty. Ona się złamała i szkoda mi było wyrzucać, bo to była w miarę nowa deska. One nie są takie tanie. Złamała się podczas jednych z pierwszych lekcji. Więc ja sobie ją trochę skustomowałem. Wywierciłem takie oto dziurki, zamontowałem finy i zrobiłem właśnie takiego fanboarda, softboarda. To są deski, na których będziecie się uczyć. Gdziekolwiek na świecie nie pojedziecie, w większości miejsc są używane deski typu soft.
Nie chodzi o markę, tylko soft to nazwa, dlatego że deski są po prostu cały deck i raile z boku są miękkie, obite są taką gumką. Natomiast konstrukcja dużo się nie różni, po prostu zamiast fiberglass, czyli włókna szklanego, one są obite taką gumą. Z tyłu jest tak jakby, nie wiem, czy to jest jakiś rodzaj plastik, a w środku tak samo jak i każda inna deska, tego pewnie nie widać na kamerze, aczkolwiek jest to styropian. I w tych otworach tutaj są drewniane takie kawałeczki, to jest tak zwany rdzeń. Tamte mają pojedyncze, on ma chyba raz, dwa, trzy z tego co widzę rdzenie, także konstrukcja bardzo podobna. Troszeczkę użyte inne materiały. Mam jeszcze jedną deskę, którą chciałbym Wam pokazać. Tu mam więcej, ale chcę Wam jeszcze jedną pokazać. To na razie sobie tu odłożę. To jest deska o takim najbardziej klasycznym kształcie. Nazywa się to Classic Squash Tail. Co to oznacza? To oznacza, że ogon tej deski jest na płasko zakończony. To tak jak mówiłem wcześniej, ma wpływ na to, jak woda opływa deskę i to pozwala szybciej, ciaśniej, dłużej lub wolniej skręcać. Ale jak widzicie, typowa taka deska, jaką się zawsze widzi na filmach, czyli ma dosyć mocno zaostrzony przód. Ta jest ciut szersza, dlatego że to jest deska na ridera około 95 do 100 kg. Aczkolwiek zobaczcie, to jest najbardziej klasyczny kształt. To jest prawie że shortboard. Ja używam tej deski na trochę większe fale, dlatego że mój fanboard nie daje sobie rady na większych falach, a te performance, które mam, rzadko po prostu ich używam. Zazwyczaj wchodzę pływać, jak jest takie warunki są medium. Na jakiś tam hardcore to jeżdżę sobie na wakacjach, to zresztą rzadko się zdarzają hardkorowe warunki. Ale zimą, jesienią, jak są większe fale, to bardzo chętnie sobie śmigam na tym, przez to, że ona ma taki kształt i troszkę więcej performance niż te fanboardy. Ona po prostu lepiej klei się do wody. Jak jest duża fala i musisz z fali bardzo szybko spłynąć w dół, to żeby nosem nie zanurkować i nie zrobić katapulty przez konstrukcję tego dzioba, ta deska bardzo ładnie się skleja i można odjechać każdą falę, właściwie większą. Słuchajcie, to na tyle tak jakby w skrócie. Jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że zazwyczaj deski typu longboard, minimal czy mini Malibu, nazwa minimal to też się bierze od mini Malibu, mniejszych desek Malibu, są zazwyczaj dla ludzi początkujących, ale proszę, żebyście nie mylili tego, bo zaawansowani surferzy też pływają na takich większych deskach. Niektórzy po prostu wolą na takich deskach pływać. Możecie kupić coś takiego jak longboard performance, czyli deska, która jest długą deską. Wygląda bardzo podobnie do tego longboarda, który Wam pokazywałem, ale jest ciut węższa, mniej wyporności, ona też bardzo dobrze skręca, też się można na niej wygłupiać. Także longboardy i minimale, minimalibu to nadal jest deska dla początkujących, ale zarówno także i dla zaawansowanych surferów. Deski fanboard, zazwyczaj każdy surfer, który bardzo dobrze ogarnia, ma taką jedną deskę fanboarda gdzieś w swoim kuiwerze, w boardbagu. Dlatego, że jak są mniejsze fale, a nie chce się siedzieć i patrzeć w ocean, nic nie robić, to fajnie jest mieć taką mniejszą deseczkę, która działa w każdych warunkach. I tak jak nazwa wskazuje, fanboard, ta deska daje naprawdę dużo fanów. Szybko o konstrukcji chciałem jeszcze powiedzieć. Te deski, które Wam dzisiaj pokazywałem, poza tą żółtą, są skonstruowane z włókna szklanego, drewniany rdzeń, niektóre mają jakieś tam dodatki karbonowe, niektóre nie. Są jeszcze deski tak zwane epoksy, czyli z epoksydu, to jest konstrukcja dosyć zbliżona do desek windsurfingowych, one też są twarde, cięższe trochę. No i mamy te miękkie deski, pianka i styropian. Są też deski Firewire, takiej firmy, która miesza trochę epoksy z włóknem szklanym. Jest tego trochę, ale nie chcę w to wszystko wchodzić. Mam nadzieję, że taką jakąś podstawową wiedzę na ten temat już będziecie mieli po tym, co pokazałem. A w następnym filmiku poruszymy jakiś inny ciekawy temat. Może Wy coś powiecie, o czym chcielibyście się dowiedzieć. A na razie, ze względu, że jest 42 stopnie, ja idę się schłodzić. Trzymajcie się strzała. Woo!